Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Ojciec Święty Franciszek podjął decyzję o beatyfikacji rodziny Ulmów. Stolica Apostolska uznała męczeństwo tej bohaterskiej rodziny. W okupowanej przez Niemców Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Mimo zagrożenia wielu naszych rodaków podejmowało to ryzyko. Tymi, którzy w tych nieludzkich czasach zachowali ludzką twarz, byli m.in. państwo Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej na Podkarpaciu. Pod swój dach w czasie wojny przyjęli dwie żydowskie rodziny. Za ten gest miłości bliźniego zostali brutalnie zamordowani. Niemcy zabili Józefa i będącą w stanie błogosławionym Wiktorię oraz sześcioro ich dzieci. Zginęło również 8 ukrywanych Żydów. Od 2018 roku w rocznicę tragicznych wydarzeń w Markowej 24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W Markowej otwarto także muzeum ich imienia, które poświęcone jest wszystkim Polakom ratującym Żydów w czasie zagłady. Rodzina Ulmów została także upamiętniona w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Dziś ojciec święty Franciszek podjął decyzję o beatyfikacji rodziny Ulmów. Stolica Apostolska uznała męczeństwo tej bohaterskiej rodziny. Niedługo poznamy datę i miejsce beatyfikacji czcigodnych sług bożych z Markowej. Stolica Apostolska uznała także heroiczność cnót współzałożyciela chrystusowców księdza Ignacego Posadzego oraz księdza Aleksandra Woźnego. Do ukończenia procesu kapłanów potrzebny jest jeszcze cud za ich wstawiennictwem. Gospodarstwa komplementarne, czyli te, które uprawiają zboża i równocześnie mają hodowlę, oraz gospodarstwa rodzinne, ma przede wszystkim wspierać Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, który wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 31 sierpnia tego roku. Jako jeden z pierwszych planów krajowych, akcentuje wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Opiewa na ponad 25 miliardów euro dla rolników na te 5 lat. To jest znacząca kwota wsparcia zarówno na pierwszy filar, czyli dopłaty, ale jak i na drugi filar, czyli działania inwestycyjne. Jak zaznacza szef resortu, plan ten ma wspierać przede wszystkim gospodarstwa komplementarne, czyli te, które uprawiają zboża i równocześnie mają hodowlę. Połączenie hodowli z uprawą roślin to jest to, co będziemy wspierać, bo to jest zarówno wsparcie przy produkcji roślinnej, przy utrzymaniu gleby właśnie związane z ściółkowaniem, z obornikiem, ale też i dobrostan zwierząt wspierany z drugiej strony. Wicepremier zadeklarował, że nowa perspektywa Krajowego Planu Strategicznego skierowana jest także do gospodarstw rodzinnych do 50 hektarów. Dodał, że na ten moment istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian do planu. Każde ewentualne niedociągnięcia, każde uwagi, które rolnicy jeszcze teraz mogą zgłaszać, mamy możliwość modyfikacji. Mamy prawo 8 razy zmieniać plan strategiczny. I tak komitet monitorujący zarekomendował 2 drobne zmiany dotyczące uściślenia zapisów mówiących o dobrostanie zwierząt oraz niezaliczania rzepaku do palety zbóż. Krajowy plan strategiczny wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Wnioski rolnicy będą mogli składać od 15 marca. A teraz o dużej liczbie pożarów kominów. Strażacy apelują o regularne ich czyszczenie. Przypominają, że z powodu palącej się sadzy w kominach dochodzi do wielu interwencji. Strażacy biją na alarm, mamy plagę pożarów sadzy w kominach. Do takich zdarzeń w okresie jesienno-zimowym strażacy wzywani są bardzo często. Nasze statystyki pokazują, że niestety z roku na rok ten trend związany z pożarami w budynkach mieszkalnych jest wzrostowy. Mówi Sławomir Brandt z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pożary w budynkach mieszkalnych powstają najczęściej z powodu palącej się sadzy w kominach. Strażacy przypominają o obowiązku okresowego czyszczenia kominów. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, zanieczyszczenia z przewodów dymowych, czyli takich od urządzeń opalanych paliwem stałym, takim jak węgiel, drewno czy
czy brykiet powinny być usuwane co najmniej raz na 3 miesiące. Wyjaśnia Mariusz Banaszak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Po każdorazowym pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza. Sprawdzi on, jakie szkody poczynił ogień i czy komin nadaje się jeszcze do użytku. Ukraina po wczorajszym kolejnym ataku rakietowym liczy straty. Według doniesień znów najbardziej ucierpiała infrastruktura krytyczna. Wołodymyr Zełenski nie ma złudzeń. Rosyjski zmasowany atak rakietowy, podobny do tego, który miał miejsce wczoraj o poranku, na pewno się powtórzy. Terroryści potrzebują ataków rakietowych na tak masową skalę, aby przynajmniej część ich produktów dotarła do zamierzonych celów. Wszystkie ich cele to dziś cywile, a są to głównie obiekty zaopatrzenia w energię i ciepło. Wczoraj 9 takich obiektów zostało uszkodzonych. Właśnie dlatego w ciągu dnia w kraju wyłączone zostało awaryjne zasilanie, o czym późnym wieczorem informował ukraiński minister do spraw energetyki. Obecnie badamy uszkodzenia. Uszkodzone zostały także stacje i podstacje przesyłające energię elektryczną. Ograniczyło to produkcję w obiektach energetyki jądrowej. Wszystko to dokumentujemy i będziemy zmieniać tę sytuację, aby w najbliższych godzinach zwiększyć produkcję. Przez długi czas m.in. w Kijowie nie było prądu, wody i ogrzewania. Obecnie tryb awaryjny jest odwołany. Do kwestii kolejnego zmasowanego ataku Rosji odniósł się na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Dwa pytania. Czy ktoś jeszcze chce zaproponować pokojowe porozumienie, które pozwoliłoby Putinowi zachować twarz? Czy powinniśmy dalej spowalniać proces przenoszenia obrony przeciwrakietowej, aby zapobiec eskalacji? Jak poinformowała również za pomocą mediów społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, Rosjanie na okupowanym Krymie niszczą unikatowe perły kultury Tatarów. Rosyjscy terroryści nie znają nic poza zabijaniem, niszczeniem wszystkiego co piękne, wymazywaniem pamięci kulturowej i tożsamości mojego narodu. Jako przewodnicząca Ukraińskiego Komitetu UNESCO wzywam tę organizację do odpowiedniej reakcji na rosyjskie przestępstwa wymierzone w dziedzictwo kulturowe okupowanego Krymu. Tymczasem wiele państw szeroko pojętego Zachodu wspiera Ukrainę na różne sposoby. Do tego grona należy m.in. Kanada. Jej rząd zapowiedział, że po sprzedaży specjalnych obligacji udzieli Ukrainie m.in. na odbudowę sieci elektroenergetycznej i dostawy paliwa pożyczki. Jej wysokość ma wynieść 500 milionów dolarów kanadyjskich. Swoje 86. urodziny świętuje dziś ojciec święty Franciszek. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. Jorge Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy Buenos Aires w Argentynie. Jest potomkiem Włochów, którzy wyemigrowali do Argentyny w czasie kryzysu. W wieku 21 lat wstąpił do zakonu jezuitów. Święcenia kapłańskie przyjął 11 lat później. Biskupem został w 1992 roku, na początku jako biskup pomocniczy Buenos Aires, a później jako metropolita archidiecezji. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. W marcu 2013 roku został papieżem, przyjmując imię Franciszek, wybierając na swego patrona świętego Franciszka z Asyżu. Ojciec święty w ostatnim czasie boryka się z bólem kolana. Często musi korzystać z wózka. Pomimo tych dolegliwości w dalszym ciągu jest bardzo aktywny. Pod koniec stycznia uda się z pielgrzymką do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W sierpniu chce się modlić razem z młodymi na Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii. Tą informacją kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.